Witajcie widzowie, gramy dzisiaj na OneBlocku na craft.pl. No i ogółem to chcę wam przedstawić moją wyspę. Dokładnie nie była moja, tylko do niej dołączyłem. Ale jakby to powiedzieć, no właściciele uciekli, bo się mnie przestraszyli, czy coś takiego. Trochę skrzynek jakby wyczyścili lekko, ale zostały itemki niektóre i zostawili mi tą wyspę. Także to jest teraz moja wyspa, no i uznam, że trzeba by było z tego nagrać, nie? Ja od razu też jestem w kolejce 72 na Extreme'a, więc od razu też nagram odcinek. Wiecie, owocny dzień musi być. I ogólnie oblicz... A, już ktoś napisał, no to nie zdążyłem. Ale tutaj trzeba, wiecie, sprawnym być. Mam tutaj Nether, który jest dosyć drogi, bo kosztuje 5000 crafted gemsów, a ja mam 450, także to jest dosyć dużo. Nie? No i tutaj jest też one block netherowy, który będzie trzeba kopać. Ja tutaj w miarę dobre itemki mam. Nie? Będą lepsze. Z ogólnie live'ów już mam 57 tysięcy, także to się zainwestuje w coś. No i ogólnie ja widzę, ja mam taki pomysł, że zaproszę i pewną osobę do wyspy. To będzie oczywiście odcinek chyba za 2 dni od tego, który dzisiaj wrzucę, tak mi się wydaje. I ogółem to, ja dużo razy dzisiaj powiedziałem ogółem, ale tak, tą całą platformę wypełnię dirtem. I plan jest taki, że będzie tutaj taka jakby miasto, nie? Na dobudowy. Na dole się zrobi jakieś ekspiarki, farmy itp. itd. A na górze będą latające wyspy. To jest dobry plan, mi się wydaje. Tutaj też mamy zwierzątka, z którymi nie do końca wiem, co się powinno robić, bo nie wiem, czy je zabijać, czy nie zabijać. Także wolę się tym nie interesować. Też tu jest, to jest, jak się to nazywa, ziarna kakaowca. No i w sumie, tak, na dole, z tego co wiem, też coś jest, tylko ja nie patrzyłem nigdy. To muszę też zobaczyć, tylko czekajcie, bo tutaj jest jakieś zejście na pewno. Na przykład tutaj, o, patrzymy, gdzie tu jest zejście, no a, bo tam jest zejście niżej, że z one bloka się te itemki zbiera, to znaczy, jeśli macie full EQ, to jak zbierzecie tutaj tą na przykład gąbkę, dajmy na przykład, bo tu jest teraz gąbka, to wtedy właśnie, jak wy nie możecie zebrać, to właśnie tam spadnie, o. O, spadło właśnie na dół. A właśnie musiałbym zobaczyć, co tam jest, tak właściwie. Dobra, tutaj łopatą w dół. Okej. Sprawdzamy, jakie itemki tutaj są. Czy jest tam coś jest dalej? Tutaj jest pusta skrzynia, tutaj jest pusta. I to jest ostatnia skrzynia i właśnie... Tylko ta gąbka nie trafiła jeszcze. To chyba jeszcze leci tam. A nie, ja tu mam gąbkę. Ale nie, ja muszę sprawdzić, co to działa. W ogóle tu jest wejście. Okej, okay, nieważne. Jak wyrzucę tutaj gąbkę, to za chwilę zniknie. I chcę zobaczyć, czy na pewno znika. Tam, gdzie powinno zniknąć. Zobaczmy. Okej, okay. I teraz tutaj. O, widziałam gąbkę i trafiło. Dobrze, więc także wszystko działa bardzo ładnie. Okej, okay, tutaj ten... naprawię i idziemy tu na górę. Dobra. No i tak. No to minęło dosyć szybko czas. Także jaki jest mój cel? Mój cel, ja bym mógł sobie... No nie wiem, dirta kłaść tutaj nie będę. Więc no. Sobie mogę zebrać farmę, której tutaj nie mam zebranej. W sensie tutaj trzcinę na przykład. Są też zadania tutaj, nie? I jest zadanie farmera, to na pewno jest ze trzciną, 50 trzcin trzeba zebrać. To ja bardzo chętnie. Jestem bardzo chętny do tego, aby zebrać tą trzcinę. Okej, okay. I z tego będzie, nie będzie 50 trzciny. Albo będzie, powinno być. Aha. Czyli zadania według nich ile zebrałem? Dobra, ukończyłem zadanie, nie zauważyłem tego, nieważne. I mogę tutaj sprzedaż, komenda jest taka piękna.
i wszystko to, co zabrałem, mogę teraz sprzedać. To jest bardzo wygodne, moim zdaniem, przynajmniej. I ja sprzedam te... Nie, podejrzany nawóz nie sprzedaję. I dostaję za to 273 kasy. Także polecam. No i co? Tutaj ogólnie, jakbyście też byli ciekawi, jakie co mam itemy w skrzynkach, to ogólnie były posegregowane itemy. No i to dosłownie nic nie zostało praktycznie. No są złote jabłka, książki, w ogóle też enchant był, ale enchant też zabrali niestety ze sobą. Tu jest diamentowy kill-off. Tutaj są w ogóle jakieś strzały, głowa Michała Jacksona, Michaela Jacksona. Zgniłe mięso, nic ciekawego, nie? Też jest skóra, z której z książki chyba zrobię. Bloki trawy. I tutaj jeszcze sprawdzę, czy tam nic, to mówię, nic tu nie ma. Tutaj też są jakieś itemy porozwalane. Tu też, ale było ogólnie trochę... zbierali to w sensie, nie? Bo to były pełne skrzynki. Także to, co najcenniejsze było, to zabrali, niestety. Taka prawda smutna. No, ale w sumie to i tak były itemy, więc lepsze to niż nic. Bo na przykład mogłem, wiecie, zostać po prostu ze zwykłym OneBlockiem, a to jest lepsze, to jest level up OneBlocka. No, także ja pogadałem trochę. W sumie, no to jeszcze mogę zebrać sobie to. Siekierką swoją. Mam fajną siekierę w ogóle, zjadłem dotykiem, polecam. Sobie zbiorę jeszcze dynię. No i tym razem będzie krótszy odcinek, więc być może z Extreme'a, ten, który za chwilę będę nagrywać, za w sumie 11 minut, bo to około tyle będę w kolejce jeszcze czekał. Tyle właśnie, będzie prawdopodobnie albo godzinę po, albo trochę dłużej, to zobaczcie jeszcze, nie? Może ten odcinek już o 14, a tamten o 16. Ale nie wolałbym jednak dzień sobie różnicy, żeby był. Ale dobra. Tutaj jeszcze sobie zbiorę te słodkie jagody. No i wszystko jest pięknie. Jeszcze szczerze ja mówię, zabiorę sobie ten kakaowiec. No, żeby było zebrane ładnie, pięknie. Dobra, to w taki sposób to zrobię. To jest taki niecodzienny chyba sposób zbierania. Bo nie wiem, w sumie nie rozumiem, jak to, no, jak można z tego zbierać, bo to potem trzeba jakby... To, bo jest motyka specjalna właśnie, ja wam nie opowiedziałem o niej, bo niektórzy może nie grają na OneBlock tutaj i polecam zagrać, że to jest taka motyka, którą się zbiera i wplony nie znikają. W sensie od razu się one sadzą ponownie, nie? I tutaj tą motykę się ulepsza, jest jeszcze drop razy 2, także to jest bardzo wygodne moim zdaniem. Tylko strasznie dużo trzeba zbierać. No ale dobra, zbiorę z tego kakao, co w sumie jestem ciekawy, ile kasy za to dostanę. Dobra, tutaj w taki sposób to trzeba jakoś, wiecie, na logikę zrobić, mądrze. Mówię, nie wiem, jak się to zbiera, jak to powinno się zbierać, ale sobie pochodzę trochę, nie? Tak, zbieranie kakaowca w ogóle najlepsza rzecz do odcinka po prostu. Jak wiecie, jak nie wiecie, co robić w życiu, to zbierajcie nasiona kakaowca. To mam w ogóle najlepszy sposób. Polecam, no. Dobra, zbiorę tak, ale w sumie może jednak nie zbiera się aż tak źle, ale no nie, niewygodnie dla mnie, nie? Nie wiem jak wam, ale dla mnie to nie jest jakiś dobry sposób zbierania, albo po prostu nie umiem zbierać. To jest też taka możliwość, oczywiście. Dobra, tak. I se zbieram dalej. I zbierać kakułowiec będzie trzeba. No. I prawdopodobnie te 57 tysięcy zainwestuję w jakąś ekspiarkę. Raczej nie spawner, ale może na przykład ekspiarkę żelaza, bo na przykład sklep. Spawner, wybór mowa. Spawner, aha, czyli 50 tysięcy. Okej. Jajka mobów, owce, królika, magmogłaza, konia, wielbłąda, kota, szlama, osynka, wilka, pszczoła, kałamarnicę, żółwia, krowę, kurę, świnie, lamy, zuglina, konia, żabę, owce, królika, magmogłaza, koń, aha,
trochę nie rozumiem, gdzie tutaj jest spawner dla golemów. Kolory to są jakieś... Dobra, nieważne. Minerały, auto, sprzedaż, skup. Rolny, no raczej w rolnym to nie będzie. Też w narzędziach też raczej nie będzie. Bo tutaj nie ma kolejnej strony, po prostu tutaj jest to koniec. Mogę kupić sobie spawner za 50 tysięcy. Nie wiem. Ile kosztuje, się czatu zapytam. Spawner golemów, dobra. Się dowiem może od czatu. Okej, okay. Tutaj się zbiorę od razu też, bardzo ładnie, pięknie. Chyba czat mi nie odpowie, z tego co widzę. Okej. O, 100k, dzięki. Okej. Czyli spawner golemów kosztuje 100 tysięcy, no to muszę drugie tyle uzbierać. Dobra, to pszenicę wywala, nie wiem, dobra. Ja mam teraz skrzynki w sumie mniej puste, to mogę jakieś temki powrzucać. No ogólnie tych nasion kakaowca mam dużo, jestem ciekawy ile dostanę z tego kasy. Więc no, możecie coś zostać tutaj i chcieć zobaczyć. Wiecie, zbieranie ogólnie kakaowca to jest najbardziej przydatna rzecz w życiu. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? I najbardziej ekscytująca też. Dobra, ja to siekierą powinienem zbierać, a nie mieczem. Dobra. No jeszcze za chwilę skończymy to piękne zbieranie, emocjonujące po prostu. W ogóle i panel. Ulepszy wyspę drużyna, ja w ogóle jestem jako lider, no bardzo fajnie. Odwiedzający biom wyspy, warpy, role ustawienia wyspy. W ustawienia, dobra, aha, nie mam takiej komendy. Ustaw dom, nie, usuń wyspę, opuść, dobra, nieważne. To się nie dowiem jak zrobić, żeby był dzień i, ale może lepiej jednak, żebym nie wiedział. Kto wie, dobra. Teraz sprzedaż. I zobaczmy ile, ja trochę tego rzeczywiście mam, muszę przyznać. Dobra, to jest dosyć dużo w sumie. 517 kasy. Za 862 przedmioty. No nawet dużo, powiem szczerze. No ale dobrze, dobrze. Myślę, wydaje mi się, że to już będzie na koniec i mam nadzieję, tak, to już będzie na koniec. To będzie po prostu koniec. I też jakby ja nie mam skina, bo ja nie jestem na koncie premium. Ja muszę z administracją się dogadać, żebym był na koncie, na razie nie jestem, ale mam Optifine. To są plusy i minusy, nie? Także to już będzie na tyle, mam nadzieję, że ci się spodobało, zostawcie łapkę w górę, suba. Ja w ogóle mam różkę Harry'ego Pottera, to jest fajna rzecz do PvP. No ale dobra, także żegnajcie widzowie, to był Adam Games, no i cześć, pa, elo.